Cześć, tu Michał Wodarczyk. W moich podcastach odkrywam historię ludzi, którzy starają się żyć świadomie i próbują zrozumieć świat wokół siebie. Czasem czynią go odrobinę lepszym miejscem do życia. Kolejne odcinki powstają dzięki Waszemu wsparciu na patronite.pl/Michał Wodarczyk. Bardzo Wam za to dziękuję. Jeśli chcesz wspierać to, co robię, dołącz i zostań naszym patronem. Cześć Macieju. Witaj Michał. Cześć, bardzo dziękuję Tobie za to, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną, bo myślę, że jesteś nietuzinkowym chrześcijańskim misjonarzem. O. Naprawdę to, co robisz, jest wyjątkowe, jest imponujące. I skala, i zakres, i charakter tego, co robisz, jest wyjątkowa, więc ja pozwolę sobie, ci, którzy oglądają nas na YouTubie, od razu widzą dzisiaj, kto jest moim gościem, ci, którzy słuchają na Spotify'u, niekoniecznie muszą od razu po głosie cię rozpoznać, bo po twarzy na pewno szybciej. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Strzyżewski, tak naprawdę człowiek, który rozpoznawalny jest jako pełen pasji, misjonarz, ewangelista, prowadzisz kościół uliczny w Gdańsku, ale też jesteście bardzo mocno jako małżeństwo razem z Agatą zaangażowani w misji w Pakistanie. Mm-hmm. Prawda? To co jeszcze powinienem dodać do tych przedstawień? Nie mam pojęcia, co trzeba dodać. Miło mi, jeżeli tak postrzegasz mnie, jak na początku przedstawiłeś i teraz to takie dla mnie dosyć zobowiązujące teraz jest, bo nigdy na siebie, patrząc w lustro, nie widzę siebie. Robimy to, co trzeba zrobić w danym momencie. Mhm. Nie wiem, ktoś z zewnątrz musiałby to ocenić. Co jeszcze można by dodać? Mhm. No to powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda w Pakistanie? Mhm. Wow, to jest wielka, wielka historia, która rozpoczęła się prawie 4 lata temu i wciąż trwa. Mm-hmm. Jest to coś, czego byśmy sobie nigdy z Agatą nie wymyślili, mm-hmm. ani nawet nie zamarzyli, że coś podobnego mogłoby się wydarzyć. Otóż w roku 2018 pewien pastor z Pakistanu napisał do nas, mm-hmm. Znalazł nas na Facebooku, zobaczył, że działamy na ulicy, mm-hmm. i powiedział, wydaje mi się, że powinniśmy się w jakiś sposób spotkać, połączyć nasze siły i razem coś robić. Początkowo odebraliśmy to bez jakiegoś większego entuzjazmu, ponieważ bardzo dużo ludzi z Pakistanu, z Indii, z Afryki bez przerwy pisze do nas i coś tam chce. I mieliśmy 2 czy 3 kontakty z nim, po czym na rok zapadła długa cisza. I moja żona któregoś ranka wstaje i mówi, Maciek, jedziemy do Pakistanu. Dostała takie przekonanie. W nocy. W nocy, w trakcie modlitwy, w jakiś taki sposób. Mówi, jedziemy do Pakistanu. Byliście jakoś tak w zagraniczne misje zaangażowani? Wiesz co? Nie. Wcześniej pojechaliśmy do Egiptu, żeby w zimie na plaży poleżeć. Aha. Bardzo mi się spodobało. No właśnie tak pytam, nie? Czy mieliście już jakiś misjonarski plecak wcześniej spakowany? Nie, mieliście turystyczne walizki. Tak. Mieliśmy turystyczne walizki, ale powiem ci, że przedtem, gdy słyszałem muzułmański kraj, to tak niezbyt czułem się bezpiecznie, żeby tam jechać, spędzać czas. No ale kolega mówi, koniecznie do Egiptu musicie pojechać. No i pojechaliśmy w zimie, żeby poleżeć na plaży i kolorowe rybki poglądać. No i budzi się rano Agata. Tak, po czym powrocie stwierdziliśmy, wow, Arabowie są świetni, nie? Wow. Spotkaliśmy kupę fajnych ludzi ze strefy kulturowej, z którą nigdy nie mieliśmy do czynienia. Mhm. I teraz w tym momencie, kiedy Agata powiedziała, idziemy do Pakistanu, tam też są muzułmanie, pomyślałem, no to super, no to jedziemy. Z tym, że nie wiedziałem jeszcze, na co się zgadzam. Dopiero później, gdy zacząłem czytać więcej na temat tego kraju, do którego mieliśmy jechać, okazało się, że to nie będzie taka wyjazd jak że tam do Egiptu czy do Jordanii. Turystów. Tak, że tam turyści raczej nie jeżdżą i nie powinni. Mhm. No ale spakowaliśmy rzeczy i po jakichś takich wewnętrznych bojach różnych, lękach, ale spakowaliśmy rzeczy, czyli odbudowaliście kontakt z tym pastorem, pojechaliście w ciemno. Wiesz co, no tak, napisaliśmy do niego po roku, słuchaj, przyjeżdżamy do ciebie. On się bardzo ucieszył. Wow. On się bardzo ucieszył, tak. Załatwiliśmy wszystkie formalności konieczne i wsiedliśmy w pociąg, nie w pociąg, tylko w samolot tureckich linii lotniczych
i polecieliśmy do Pakistanu. No ale wiesz co, no to tak spytam, bo myślę, że wiele osób, tak jak ja, nie ma o tym pojęcia. No, oprócz tego, że chrześcijanie w Pakistanie są prześladowani, że misyjne wyjazdy do Pakistanu są niebezpieczne, że nie każdy region można odwiedzić, nie w każdym regionie taka działalność stricte chrześcijańskich misjonarzy jest dozwolona czy bezpieczna, więc polecieliście jak? Jako turyści polecieliście... Tak, poleciliśmy jako turyści, tak dostaliśmy wizę turystyczną i polecieliśmy spotkać naszego znajomego. Na nic nie liczyliśmy. Dosłownie, mieliśmy spotkać osobę, z którą się poznaliśmy przez internet, mieliśmy zobaczyć, jak chrześcijanie sobie radzą. Pojechaliście w te regiony, w gdzie chrześcijan jest więcej czy mniej? Wiesz co, trudno mi jest powiedzieć, gdzie jest ich więcej lub mniej. Generalnie jest to kraj, cały Pakistan jest krajem muzułmańskim, gdzie chrześcijanie są mniejszością, gdzie Sikhowie są mniejszością, Hindusi są mniejszością. No i ta podróż wywaliła nasze życie do góry nogami. To opowiedz. Wróciliśmy opowiedz o pierwszej podróży. Wszystko się zmieniło. Co tam się wydarzyło? To jest bardzo, bardzo ciekawe. Długo tam byliście? Czy długo byliśmy? Byliśmy 10 dni. No to musisz opowiedzieć nam dzień po dniu, co się wydarzyło, że was tak zmieniło. Tak. Otóż, gdy na początku pytałem tego naszego znajomego, na ile powinniśmy przyjechać, on mówi, no myślę, że 4 dni. A ja mówię, zwariowałeś? Lecieć pół świata na 4 dni? Mówię, o czym ty mówisz, więc kupiłem... W przeliczeniu na jeden dzień. Tak, także kupiliśmy bilet na 12-dniową podróż, no i okazało się, że po 4 dniach, gdybyśmy wrócili do domu, to nie czulibyśmy, że byłoby za krótko, ponieważ czas płynął tak intensywnie i był tak obciążający, że naprawdę po 4 dniach byliśmy już bardzo, bardzo syci wszelkiego rodzaju doznań. Po tygodniu byliśmy już tak wyczerpani, że nie mieliśmy ochoty z nikim się widywać. A tu jeszcze 3 dni zostały. Tak. A po 9 dniach też nie chcieliśmy z pokoju wychodzić, ponieważ byliśmy tak emocjonalnie wypruci. No i ciekawostką było to, że no tak jak mówię, no nic nie planowaliśmy. No po prostu mieliśmy tam pojechać. Zorganizowano nam tak bogaty program. I to może nawet nie to, że oni nam zorganizowali, tylko oni na co dzień żyją tak intensywnym życiem, gdzie po prostu nas zabierali w różne miejsca i kazali nam robić różne rzeczy, na które my nie byliśmy w ogóle gotowi. To na czym polegała ta intensywność? Na czym polegała ta intensywność? Bo raczej nam się wydaje, tak wiesz, z perspektywy zachodnich europejskich krajów. No dobra, to może zacznę od diety. Że my żyjemy szybko i intensywnie, To może zacznę od diety. Jeżeli chodzi o posiłki, dostawaliśmy 3 obiady dziennie, na śniadanie, obiad i kolację, z tym, że na obiad były 3 potrawy i wszystkie 3 posiłki dziennie były niesamowicie pikantne. To były inne smaki, z którymi mamy do czynienia na co dzień. I na początku bardzo nam się to podobało, ale po 3 dniach zaczęły nam żołądki puszczać i zaczęliśmy marzyć o chlebie z pomidorem, ale nie było. Także to była rzecz numer 1. Kolejna kwestia, to polecieliśmy tam w marcu, gdzie u nas śnieg z deszczem i wiatr, a tam 35 stopni, a wieczorem 28 stopni i w nocy nie można było spać. Także wilgotność, zapachy, gorąco, to wszystko też, to też było trudne. I kolejną kwestią było to, że gdziekolwiek nas zabierano, to musieliśmy strasznie długo jechać samochodem. Długo przede wszystkim z tego względu, że w korkach trzeba było stać. Także duszno w samochodzie, gorąco, to jedzenie ostre, to wszystko razem no było obciążające. I teraz jeszcze w momencie, kiedy już byliśmy bardzo zmęczeni tą ilością bodźców, które codziennie od rana do wieczora nas dotykały, zabierano nas do jakiegoś zgromadzenia, dawali mikrofon i mówili idźcie i mówcie tutaj do tych ludzi. Tam było jakieś 200-300 osób, czyli taka niewielka grupa jak na ich realia i mieliśmy przemawiać, mieliśmy usługiwać. No i tutaj w Polsce zwykle nie mamy do czynienia z tak dużymi grupami ludzi i tak ja nie umiałem w ogóle usługiwać tak dużemu zgromadzeniu. Moja żona była bardziej elastyczna, ale dla mnie to było po prostu każdego dnia, no, było coś takiego, co rozciągało mnie jak
gumkę od majtek, która już nie dawała rady. No i tak i cały ten pobyt był taki duży. Ten człowiek, który się z tobą skontaktował, ten pastor z Pakistanu, on się skontaktował z powodu tego, co robicie, ale też z powodu potrzeb ich kościoła, ich sytuacji? No dokładnie tak było, tak. Tak, ludzie z tamtego rejonu... Więc to miejsce, które odwiedzaliście, te miejsca, to raczej problemem tam jest bycie mniejszością, prześladowanie, bieda, ubóstwo. Na czym polegała trudność pracy tego pastora, którego imienia podejrzewam, że z rozmysłem cały czas nie wymieniasz i ja o nie nie zapytam. Tak. W dalszej unikamy części, szczegółów. Tak, w dalszej części porozmawiamy o tym, dlaczego unikamy szczegółów. Natomiast, no właśnie, bo on skontaktował się szukając pomocy, czyli jakiego rodzaju pomocy oczekiwał i jakiego typu problemy towarzyszą tam chrześcijanom, w tym miejscu, w którym pojechaliście. A więc problemy nie dotyczą tylko chrześcijan. Pakistan ma około 200 milionów obywateli. Chrześcijanie stanowią... Tak szybko liczę, 6 razy Polska. Tak. Chrześcijanie z tego stanowią około 4 milionów, czyli są bardzo małą mniejszością, a w dalszym ciągu jest ich sporo. I trudny los nie dotyczy tylko chrześcijan, dlatego że oblicza się, że 50% obywateli nie ma bezpieczeństwa żywieniowego. Ojejka. Co oznacza, że 100 milionów ludzi je dzisiaj posiłek i nie wie, czy jutro będą mieli co jeść. Aż 100 milionów ludzi, czyli dotyczy to też muzułmanów, tak? Tak, ciekawy zwrot, bezpieczeństwo żywieniowe, nie? Że... Nie mam bułki na jutro. Tak, także nie mówię tylko o chrześcijanach, aczkolwiek los chrześcijan jest jeszcze trudniejszy. Jest jeszcze trudniejszy z różnych względów. No i ten pastor się skontaktował z nami. No, on wtedy nie powiedział na początku, że fajnie by było, żeby nasza znajomość się przełożyła na coś, na coś tam więcej. W ogóle nie dawał nam nic do zrozumienia. Ale potem się okazało, że faktycznie z tego naszego spotkania wiele wyniknęło dla chrześcijan w tamtym kraju. Tak, no wiesz, wystarczy obserwować twoje media społecznościowe, żeby widzieć, że... Bardzo mi miło, że czytasz. Tak, czytam i jestem, wiesz co, poruszony i... Wiesz co, tak, ja nie chcę tak szybko przechodzić do tych tematów, których mówisz o bardzo konkretnych... o konkretnym wymiarze pomocy, ale tutaj to powiem, chociaż jeszcze tak chcę na razie wrócić do tego Orientu i takich bardziej turystycznych ciekawostek, albo zaskoczony Europejczyk w Pakistanie, zanim porozmawiamy o trudnych rzeczach, ale tutaj już chyba to może rzeczywiście... To ciekawostek jeszcze tak, uderzę. Tylko jeszcze tak na starcie tylko powiem, że czytając twoje media, wiesz, no uderza mnie to, bo tak naprawdę jesteś zaangażowany w wykupywanie ludzi z niewoli. I to są duże słowa, ale to są konkretne życiorysy. My czasami, wiesz, patrząc na te takie właśnie twoje relacje, przez chwilę to tak, wiesz, scrollując internet i między zdjęciami kotów i zdjęciami z wakacji, albo ktoś robi zdjęcia talerzy w swoich restauracjach, no bo tak działają media społecznościowe, albo jest jakaś wojenka, prawda, nie wiem, o to, jak te majtki, co się naciągają, guma w majtkach, jak wysoko te majtki ma podciągać, a jak nisko należy je nosić. Więc w tym wszystkim nagle, wiesz, scrollując, nagle między tym jest informacja o wykupionej rodzinie. Że życie zostało uratowane. Że życie zostało uratowane, że ktoś został wykupiony z niewoli i łatwo to przeskrolować, no bo fajnie, aleluja, ale jak się tak przez chwilę nad tym, wiesz, zatrzymam na tym scrollowaniu, ja zawsze sobie myślę, jeny, to jest konkretny życiorys, konkretny życiorys, to jest człowiek z takimi samymi marzeniami jak moje, z taką samą troską o swoje dzieci, jak moja troska o moje dzieci, że tam jest prawdziwa biografia, prawdziwa historia, za tym zdjęciem i krótką informacją, co dzieje się w P, za tym krótkim zdjęciem, tam jest całe życie tego człowieka i to mnie bardzo porusza, więc będę chciał do tego wrócić, ale już chyba dobrze, że to powiedzieliśmy sobie na starcie, bo przynajmniej to daje dobre tło dla ciekawostek turystycznych. Na razie jeszcze do nich wróćmy. Tak, no ciekawostka jest taka, że gdy mój znajomy dowiedział się, że jedziemy do Pakistanu, powiedział, Maciek, to jest taki człowiek, który uwielbia chodzić po górach, mówi, obiecaj mi, że zrobisz jedną z tych dwóch rzeczy.
zobaczysz Nanga Parbat albo K2, chociażby z daleka. No i faktycznie do Karakorum i do Himalajów nie było aż tak daleko, bo tylko 500 kilometrów, ale okazało się, że nie możemy tam jechać. Tak, czyli jak jesteśmy teraz w Gdańsku, jak stąd do Krakowa, no może trochę bliżej. No i ten nasz przyjaciel mówi, słuchaj, tam trzeba jechać 2 albo 3 dni, te 500 kilometrów. I mówi, niedaleko stąd rozpoczynają się takie tereny, na których nie wiadomo, kto jest wrogiem, a kto jest przyjacielem. I prawdopodobieństwo, że spotkamy nieprzyjaciela jest znacznie większe niż, że spotkamy przyjaciela. Także no chciałbym was tam gdzieś podwieźć i wam pokazać, ale no byłoby to ryzykowne. Także no już na początku się dowiedzieliśmy, że turystycznych wycieczek nie będzie. Nie jest to za bardzo turystyczny kraj. No. Co jeszcze was tak zszokowało z inności życia w Pakistanie? Jedzenie, tempo? Wiesz co, myślę, że przede wszystkim przeraźliwa bieda. Bieda jest porażająca. Byliśmy w 13-milionowym mieście Lahore, gdzie... 13-milionowym. Tak. Tak, gdzie no jest kilka ulic, takich ładnych ulic, które wyglądają tak jak... Czyli to jest takie miasto wielkości, żebyśmy znowu sobie uzmysłowili, wielkości aglomeracji katowickiej, Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia i jeszcze nie uzbieraliśmy 13 milionów, dokładnie. Więc wszystkich dużych miast wojewódzkich w Polsce i aglomeracji razem w jednym mieście. Tak jest. Niesłychane. Porażająca bieda na każdym kroku. Jest kilka ulic, gdzie są krawężniki, gdzie są chodniki, gdzie są jakieś sklepy, gdzie są jakieś ładne drzewka, kwiaty, a reszta to są nędzarze chodzący w łachmanach, sprzedający coś na zbitych z byliakich desek stołach, gdzie facet na twoich oczach zabija kurczaka i jest 35 stopni na dworzu i dookoła jest zaschnięta krew i do tej krwi przylatują muchy i tam chodzą po tym, a ludzie przychodzą i kupują te kurczaki. Zresztą już wielokrotnie z Agatą mówiliśmy o tym, że jesteśmy wegetarianami od wielu lat. Ja od 40 lat już. Wow. I ten nasz pastor powiedział, mówi, bardzo dobrze. Bo najgorszą rzeczą, którą można w tym kraju robić, to jest jeść kurczaka, tak powiedział. I się nie dziwiłem, dlaczego. Także tak, to było porażające. Tam nie ma jakiejś estetyki, nie ma jakiejś architektury. Naprawdę rzadko kiedy spotykasz na jakiś dom, który zwróciłby twoją uwagę. Bardzo, bardzo rzadko kiedy. One są zazwyczaj otoczone potężnymi murami, ze strażnikami, a tak widzisz... jakieś takie komórki zbudowane z czerwonej cegły, komórka do komórki dolepiona do komórki, zazwyczaj bez okien, komórka jeszcze na dachu i to jest to, co widzisz. Także naprawdę niewiele rzeczy pociąga twoje oczy i też masz niewiele pokus w związku z tym. Wiesz, naprawdę idziesz i częściej czujesz współczucie niż jakąś porządliwość z jakiegokolwiek powodu. A jeszcze powiedz mi, to, że jesteście wegetarianami, takie bardzo praktyczne pytanie, było problemem dla gospodarzy, żeby przygotować dla was dietę? Wiesz co, okazało się, że nie, ponieważ siostra naszego przyjaciela też jest wegetarianką, nie wiem skąd to wytrzasnęła w tamtej rzeczywistości, także znali temat i było pyszne jedzenie naprawdę. Tak, bo to wiesz, jeżeli kuchnia jest tak bardzo typowa i charakterystyczna dla danego kraju, to ciężko ją zmienić pod tak turystę. W ogóle mięso jest niedostępne dla większości ludzi w tamtym kraju. To jest, oni jedzą jakieś placki, może z jakąś soczewicą. Mięso jest niedostępne. Dlatego jak idziesz do bogatych ludzi, to oni czują, trzeba dużo mięsa przygotować. Także w większości przypadków doszliśmy kogoś odwiedzać, nie było nic do jedzenia. Dlatego, że tak bardzo się postarali. Rozumiem. No dobrze, no to wiesz, tak jeszcze coś z tych turystycznych rzeczy. Z ciekawostek? Jeszcze... Wiesz co, może to, że w tym 13-milionowym mieście mają dwie galerie handlowe. Takie nieduże. No. I te galerie są napchane ludźmi.
to pokazuje. Okazuje się, że nawet gdy jest największa bieda, to i tak ktoś ma pieniądze. No, ale to pokazuje, wiesz, tak, jakie jest nasycenie w naszych miastach galerii handlowych, jak niski promil tworzy popyt tych galerii, nie? Że dwie to jest niesłychanie mało, bo to znowu sobie wyobraźmy, na 1/3 Polski albo na wszystkie duże miasta dwie galerie handlowe. Nie? Niesłychane. No i myślę, że one zaspokajają zapotrzebowanie tych, którzy są w stanie z nich korzystać. Gdyby był większy popyt, pojawiłaby się podaż i trzecia galeria też by wyrosła. Raczej, nie? Tak. Więc to jest... raczej tak. No i ciekawostką jeszcze było to, że wejście do tej galerii było bardziej skomplikowane niż u nas wejście na lotnisko. Ponieważ wykrywacze metali, ponieważ ci, wiesz, torby przeszukiwali. No tak, czyli to jednak... W ogóle nie pozwoli mi aparatu fotograficznego wnieść. Czyli to jednak do galerii, było wejście do świątyni luksusu, niedostępnego dla innych. Tak, ale no powodem jest kwestia bezpieczeństwa, prawda? Tak. Więc... Ale i tak mieliśmy... A niebezpieczeństwo podejrzewam, że wynika jednak z ubóstwa, z biedy, nie? Że... Wiesz co? Niebezpieczeństwo wynika z fundamentalizmu religijnego. Z tego pochodzi. Zagrożenia tak, terrorystycznego. Zamachy terrorystyczne są czymś tam bardzo, bardzo powszechnym. Możesz to zobaczyć. Pakistan, terroryzm, zamachy. Ja bardzo często, kiedy ktoś jakieś rozmowy ze mną prowadzi, przywołuję ten przykład, że niedaleko miejsca, gdzie my się zatrzymaliśmy, Amerykanie złapali i zabili Osamy Bin Ladena. Więc tam mieszkają jego ziomale. Tak, rozumiem. I jest ich bardzo dużo i oni cały czas mają pomysły nowe i oni mają wyobrażenie, co trzeba zrobić, żeby ludzie się bali. I z tego czerpią swoją siłę, że zrobią coś takiego, że padnie strach na wielu. I to oni się tym po prostu karmią. No, rozumiem. To jest po prostu dla nich woda na młyn. Nasz strach. No dobrze, no to minęło te 10 dni, z podróżami 12, wróciliście do Polski. Z jakim postanowieniem, albo czy to od razu, czy później? No bo jednak to nie było tak, że się pożegnaliście, powiedzieliście swojemu znajomemu do widzenia, papa, spędziliśmy cudowny czas, wracamy do Polski, teraz już tylko wymieniacie kartki na święta. Tak, no właśnie, no nie powiedziałem o tych rzeczach najważniejszych, które się w Pakistanie wydarzyły, bo powiedziałem o ciekawostkach turystycznych, tak, a nie powiedziałem o tych takich, tych głównych, które sprawiły, że potem zaczęliśmy jakieś decyzje podejmować. Więc tą rzeczą taką najważniejszą było to, że się zetknęliśmy ze zjawiskiem, które wpisuje się w handel ludźmi, czy inaczej nazywanym współczesnym niewolnictwem, które polega na tym, że w tych czasach, w 2021, cała masa ludzi ma władzę nad drugim człowiekiem tak potężną, że są w stanie ich wykorzystywać od rana do wieczora, są w stanie gwałcić córki rodziców, gdzie rodzice nic nie mogą zrobić, są w stanie tych ludzi zabić i nikt się za nim nie wstawi. Jak się o tym dowiedziałeś, to tak wasz gospodarz was wziął i powiedział, chodź, pokażę wam nasz gospodarz opowiedział mi o tym. Dosyć szybko po naszym przylocie on mi opowiedział o tym, ale trudno mi było sobie to wyobrazić, ponieważ było tak wiele tych bodźców, tych różnych nowych rzeczy, że to, o czym mi mówił, gdzieś tam nie mieściło mi się między uszami. Ale kilka dni potem mieliśmy okazję na własne oczy zobaczyć, jak to wygląda. Zabrał nas do fabryki cegieł, gdzie zobaczyliśmy ludzi, którzy są bardzo chorzy, są bardzo biedni, którzy są głodni. I od rana do wieczora po 12-14 godzin, dzień w dzień, robią cegły przez całe swoje życie. Nie zapomnę takiego widoku, kiedy... I jak to jest? No, przepraszam, to jeszcze skończę. Nie zapomnę takiego widoku, kiedy przyprowadzono nam człowieka, starszego człowieka, który miał całe ciało w bąblach, po prostu nawet na palcach miał bąbel obok bąbla i powiedział, pomódl się o niego. Ja po prostu go zobaczyłem i po prostu paraliż mnie ogarnął. Modliłem się o niego. Chciałbym więcej na niego zrobić. Chciałbym go zabrać do lekarza, coś. Nie wiem. Ja wróciłem po tym dniu po prostu przetrącony. Tych takich czynników porażających było więcej.
z Agatą byliśmy złamani. Po prostu tym, co zobaczyliśmy, byliśmy złamani. Mhm. Bo tam były też dzieci, które też robiły cegły. Mhm. Wiedzieliśmy, że te dzieci głodują, rodzice głodują, chorują. I że ten los dotyczy milionów ludzi. Mhm. No, z jednej strony jest to zjawisko ubóstwa i biedy, czyli w biednym kraju przy tej wyrobie cegieł ludzie, żeby się utrzymać, pracują po 12 godzin i zarabiają tak mało, że starczy na jednodniowe wyżywienie, nie starczy na drugie. Ale gdzie jest ta różnica? I to jest przerażające i to nigdy nie powinno się wydarzyć, ale tak jest. Ale właśnie gdzie jest to przejście między biedą a ubóstwem, a gdzie zaczyna się niewolnictwo? No bo jednak w pewnym momencie też ci ludzie pracują niewolniczo, jesteś zaangażowany w inicjatywy na rzecz ich wykupienia, więc jakbyś wytłumaczył nam właśnie, co to znaczy, że ktoś popada w niewolę i co to znaczy wykupić niewolnika. Czyli najpierw jak się znajduje w takiej sytuacji, a potem na czym polega z niej wyprowadzenie? Ci ludzie nie pracują tam, żeby zarobić na życie. Oni tam pracują i faktycznie otrzymują wynagrodzenie, ale to wynagrodzenie nie jest, to nie jest płaca za ich pracę. Oni się dostali do fabryki cegieł różnego rodzaju, za pomocą różnego rodzaju przemocy. Powiedziałeś, że wykupujemy ludzi z niewoli. To jest prawda. I teraz na czym polega, że wykupujemy ludzi? To nie jest to, że ktoś mówi, jak zapłacisz okup, to my tą osobę wykupimy. To nie jest ten typ. To nie jest ten rodzaj wykupu. Ludzie, którzy znajdują się w fabrykach cegieł, kiedyś w desperacji pożyczyli pieniądze. W desperacji, bo głodowali i nie mogli patrzeć, że ich dzieci umierają z głodu. Pożyczyli pieniądze w desperacji, bo ich małżonek doznał jakiegoś uszczerbku na zdrowia i na ich oczach umierał, więc pożyczyli pieniądze, żeby zapewnić mu leczenie szpitalne. Jest wiele różnych powodów, dlaczego ludzie pożyczyli pieniądze, a tymi, którzy pożyczali, to byli bogaci właściciele fabryk cegieł. I to są osoby znane w Pakistanie z tego, że oni chętnie pożyczają pieniądze. Pożyczają chętnie, ponieważ wiedzą, że zwrotem nie będzie kwota, którą pożyczyli, tylko dożywotnia darmowa siła robocza w postaci tych ludzi. Czyli praktycznie to wygląda tak, że ktoś pożycza od nich $300. Jest to kwota stosunkowo niewielka. Podpisują umowę, gdzie w umowie jest napisane, że ci ludzie mają rok na spłatę tej kwoty. Więc $30 miesięcznie, jest możliwe do spłacenia, tak? Ktoś coś gdzieś tam zrobi, zarobi pieniądze i spłaci. Problem jest w tym, że ci właściciele nie czekają roku, bardzo często, nie czekają roku na to, żeby ci ludzie spłacili, tylko powiedzmy po 2 tygodniach albo po miesiącu przychodzą, tworząc atmosferę grozy, wywierając wielką presję i żądają, żeby ci biedni ludzie oddali im pożyczone pieniądze. No i tamci oczywiście nie są w stanie tego zrobić. Bardzo często też mają poczucie winy, że pożyczyli pieniądze, a nie są w stanie oddać i godzą się na to, żeby całą rodzinę zabrano do fabryki cegieł pod pozorem tego, że oni teraz tą kwotę odpracują. I oni faktycznie pracują, ale tych $200 nigdy w życiu przez całe życie nie odpracują, a wręcz przeciwnie, ten dług będzie rósł. Pomimo tego, że będą pracowali na maksimum obrotów, oni nigdy tych pieniędzy nie spłacą. Czyli tam nie ma żadnego systemu rozliczeń, że codziennie zarabiasz przykładowo $5, $2 masz na utrzymanie, $3 spłacasz swój dług, no bo wtedy nie trudno policzyć 100 dni i dług spłacony. Oczywiście mają system rozliczeń, tylko ten system działa tak, że
że ty toniesz w długach, pomimo że pracujesz 7 dni w tygodniu po 14 godzin. Ten właściciel ci tłumaczy, że po prostu no, niewystarczająco dużo pracujesz, żeby spłacić to, co on ci pożyczył. On ci wyświadczył tak wielką przysługę, że ty no, po prostu nawet dając siebie wszystko, no, nie jesteś w stanie tych pieniędzy... Nie ma jakiegoś systemu prawnego? Prawników, którzy... Mhm. Czy ci ludzie tak bardzo nie potrafią liczyć, którzy są ofiarami? Mhm. Czy nie ma żadnego systemu, żeby oni mogli usiąść z kimś, kto na kartce by to rozpisał? No bo nie mówimy też mówimy o kraju, który jest biedny, który jest zacofany, ale też nie mówimy o dzikiej, nie wiem, dżungli, jak z naszych filmów sprzed, nie wiem, 300 lat, gdzie za paciorki się sprzedawali nawzajem. No to właśnie mam do czynienia ich z taką, bohaterowie, nie? Właśnie z taką dżunglą mamy do czynienia tutaj. Ale nie ma naprawdę żadnego systemu organizacji, które usiądą z tymi ludźmi, rozliczą to i powiedzą, będziesz pracował 3 miesiące, za 3 miesiące wychodzisz i są takim pomostem między właścicielem fabryki cegieł, a tymi, którzy nie potrafią o siebie zadbać? Powiedziałem o tym, że 50% ludzi nie ma bezpieczeństwa żywieniowego. 50% ludzi w kraju to analfabeci. A 80% to jest skrajna biedota. Czyli to jednak jest dżungla. I teraz to jest dżungla. I teraz mówimy o ludziach, którzy nie znają swoich praw. Mówimy o ludziach, którzy nie mają dostępu do żadnego rodzaju pomocy ze strony kogokolwiek, ponieważ biedoty jest tak dużo, że do jakiego prawnika mogą się dostać? Skoro to wiesz, jakieś 120 milionów ludzi by musiało pójść do kilku prawników w kraju, żeby z nimi jakąś linię obrony zbudować. No jest to niemożliwe. Na zewnątrz wszystko wygląda super. Pakistan ma świetne prawo, które reguluje te kwestie. Reguluje kwestie takie, że właściciele fabryk cegieł mogą pożyczać pieniądze, bo wyświadczają przysługę tym biednym ludziom. No bo dzięki temu osoba z rodziny została zabrana do szpitala i jej życie zostało uratowane, więc no dobra rzecz się stała, tak? Poza tym właściciel fabryki cegieł potem do odpracowania nie zaprasza tylko mężczyzny, który pożyczył pieniądze, ale całą rodzinę, żeby było humanitarnie, żeby nie dzielić rodzin. Więc na zewnątrz to wygląda bardzo, bardzo dobrze, tak? Ale potem się okazuje, że zabiera całą rodzinę nie po to, żeby towarzyszyła biednemu tacie, który ciężko pracuje, tylko wszyscy równo od rana do wieczora muszą pracować. Gdzie dzieci potem chorują i rodzice nie są w stanie ich leczyć, nie są w stanie zabrać do lekarza, gdzie jedyną zabawką dzieci jest glina, którą widzą od rana do wieczora i tylko nią się mogą pobawić, gdzie nikt im nie urządza urodzin, gdzie dzieci nie chodzą do szkoły, tylko całe życie robią cegły. Prawo Pakistanu zabrania tego. Prawo Pakistanu zabrania, żeby dzieci pracowały. Zabrania, żeby kobiety w ciąży pracowały. Zabrania, żeby kaleki pracowały. A tymczasem wszystkie te grupy ludzi pracują ciężko i są bici i są terroryzowani, jeżeli nie są w stanie pracować. Taka jest rzeczywistość. To jak wygląda procedura wykupu? No bo ten obraz, który rysujesz, jest tak przerażający. I tak ekonomicznie niesprawiedliwy, że doskonale, wiesz, już teraz zdaję sobie sprawę, że nie chodzi o te $300. Że gdybyś tam pojawił się obok i położył na stół $300 i powiedział, wykupuję dług tego człowieka, no to wyobrażam sobie, że ten właściciel parknąłby śmiechem, bo korzyść, którą on odnosi z pracy niewolniczej całej tej rodziny, on jest doskonale świadomy, że stawką w tej grze nie jest $300, więc... No tak, $300 jeszcze nigdy nie płaciliśmy, chcielibyśmy tyle płacić, jeszcze nigdy nie płaciliśmy. Zwykle za rodzinę płacimy około $2000, ponieważ do tamtego momentu, kiedy przybywamy, ich dług już urósł. Ten dług rośnie z tego powodu, że właściciel fabryki cegieł jakieś bardzo wysokie rachunki wystawia
tym swoim pracownikom za to, że oni na terenie jego fabryki przebywają, pomimo że on im nie zapewnia żadnych warunków, żadnych. Ale za fakt, że on im dał jakieś narzędzia, on im dolicza miesięcznie jakieś potężne pieniądze, że on im narzędzia wypożycza. On im liczy rachunek za prąd, chociaż oni nie mają dostępu do prądu. Za mieszkanie, chociaż nie dał im mieszkania i oni z jakichś starych cegieł musieli coś tam ulepić i odchodami krowymi to pozlepiać jakoś. No i ten dług rośnie tak, tak bardzo wysoko. No i teraz mówiłem, że to jest taki proceder legalno-nielegalny, tak? Więc istnienie fabryki cegieł jest legalne. Każda fabryka ma swój unikalny znak z numerem rejestracyjnym, także na każdej cegle wiadomo, z której fabryki ta cegła pochodzi. Także tutaj wszystko jest legalne. Ale zgubiłem wątek. Istnienie fabryk jest legalne, natomiast procedery, które są wewnątrz fabryki, są nielegalne. Nie? Zacząłeś mówić o tym kontraście między tym, na co prawo pozwala. Dobra. No i teraz, oni, ci właściciele prowadzą dokumentację, więc ci wszyscy ludzie tam mają swoje kartoteki, to wszystko tam opisywane, że w razie, gdyby jakaś kontrol przyszła, to oni są w stanie wykazać, kto tutaj pracuje, dlaczego pożyczył pieniądze i nie oddał, no i dlatego odpracowuje. Także to wszystko w papierach wygląda fajnie. I teraz ciekawostką jest to, że ci ludzie nie brali pod uwagę, że kiedyś ten proces może zadziałać w drugą stronę. To znaczy? To znaczy, że sporządzili dokument, w którym został wpisany dług tych ludzi, który miał uzasadniać, dlaczego oni pracują w tej fabryce cegieł, nie brali pod uwagę, że ten zapis zadziała w drugą stronę, że on pokaże czarno na białym, co sprawia, że ci ludzie w tej fabryce, co sprawia, że ci ludzie w tej fabryce przebywają i muszą przebywać. Więc gdy nasi ludzie przychodzą tam i proszą o te dokumenty, jest napisane czarno na białym, że ci ludzie tutaj pracują, ponieważ wisi na nich kwota zobowiązania w wysokości 2000 dolarów i my mówimy, to w takim razie my chcemy te 2000 dolarów wam tutaj zostawić i chcemy ich stąd zabrać. Nie chcemy, żeby oni tutaj byli. I wtedy się pojawiają bardzo, bardzo duże nerwy. Pojawiają się wtedy groźby. I dowiadujemy się, że ci właściciele wcale nie chcą tych 2000 dolarów. Nawet no właśnie, nie chcą 5000 dolarów, ani 10 tysięcy dolarów nie chcą za tamtą rodzinę. Zetknęliśmy się z takimi przypadkami, gdzie ktoś trafił do fabryki cegieł za to, że pożyczył 300 dolarów, po czym właściciel fabryki cegieł tydzień później tą rodzinę sprzedał innemu właścicielowi fabryki cegieł za 50 tysięcy dolarów. Dlaczego? Dlatego, że to się opłaca. Dlatego, że ta rodzina... No, pokazuje to skalę... Tak, ta rodzina... ...bezprawia i tego, jak długoterminowo myśli się o tym czasie, ile ta rodzina będzie... Ta rodzina w niecały rok zwróci te no pieniądze, właśnie, które on za nich zapłacił. To dokładnie pokazuje, nie? Zatknęliśmy się z takimi... Z ilu pieniędzy ta rodzina jest okradziona, nie? Jeżeli inny właściciel fabryki jest gotowy kupić tę rodzinę za 50 tysięcy dolarów, to tak naprawdę to są pieniądze, które on zabiera tej rodzinie, które ona wypracowuje, bo inaczej... Oni powinni tyle pieniędzy zarabiać miesięcznie, bo dokładnie, rocznie, nie? Dokładnie, by nie położył tych pieniędzy na stół, gdyby tyle sam na nich nie zarobił, nie? Więc to pokazuje przerażającą skalę, bo nam się ciągle wydaje, że to jest taka praca za paciorki, ale tam też jest ekonomia, jest praca, ci właściciele cegieł robią duże fortuny na sprzedaży tych cegieł. Potężne pieniądze zarabiają. Więc to pokazuje, ile jest warta praca tej rodziny, ta kwota, którą powiedziałeś, i to już jest zatrważające, nie? Że nawet w Pakistanie, nie? Ktoś potrafi wycenić tę pracę na tak wysoką kwotę. Orientacyjnie rodzina zarabia około 70 tysięcy dolarów rocznie dla takiego właściciela. Znaczy cegły, które oni wyprodukują, on sprzedaje za 70 tysięcy dolarów. A teraz pieniądze, które oni dostają, to 5 dolarów na tydzień, na całą rodzinę. Czyli mnożymy 54 tygodnie w roku razy 5 dolarów, więc wychodzi nam jakieś
może 250 dolarów. Przy czym, kiedy pada deszcz i nie mogą robić cegieł, to wtedy nie dostają pieniędzy. Także myślę, że może z 200 dolarów rocznie zarabiają. Przerażające. Przerażające. No i teraz my przychodzimy, przynosimy te 2000 dolarów i mówimy, chcemy ich stąd zabrać. No. I spotykamy się z agresją, spotykamy się z groźbami. W ogóle nasi... Tak, no bo to nawet z tego szybkiego rachunku ekonomicznego 2000 dolarów, jeżeli ich roczna praca jest warta 50 tysięcy, już nawet nie 70, tam jakieś koszty odejmijmy, ale tą kwotę biorę, którą właściciel zapłacił za rodzinę, nie? Czyli 50, to raptem to jest mój, wiesz, on nie chce za dwa tygodnie nie chce za 2000 sprzedać, bo to jest dla niego dwa tygodnie ich pracy, nie? Czasami ludzie nam mówią, że nabijamy kabzy tym właścicielom fabryk cegieł, że takie pieniądze, nie? Że okup płacimy, a nie powinniśmy płacić okupu. Nie, to zupełnie nie jest to. Wiesz co, odpowiedziałeś już, bo chciałem ci sobie zadać takie pytanie, czy nie jest to, odpowiedziałeś pośrednio, natomiast bardzo przekonująco, bo w pierwszym chwili sobie pomyślałem, że jeżeli to jest tak duży kraj i skala biedy tak duża, to jak jedną rodzinę za 2000 wykupicie, to ktoś z łatwością za 2000 chętnie tą rodzinę sprzeda za 2000, bo 15 innych szybko sobie zrekrutuje w to miejsce. Ale właśnie to, co powiedziałeś, z jednej strony o buncie, że oni wcale nie chcą ich sprzedawać, czy tam przyjmować tego okupu, bo a z drugiej strony to, że jeden właściciel fabryki od drugiego kupił taką rodzinę za 50 tysięcy, to w tym jest bardzo optymistyczna jednak informacja, że tych nowych rodzin nie jest łatwo pozyskać. I w tym momencie to czyni waszą pracę niesłychanie piękną i sensowną, nie? Bo też miałem na początku twojej opowieści taką myśl, no tak, ale jeżeli taka jest podaż niewolniczej siły roboczej, to nie ma żadnego problemu. Wy 2000, on ma 2000 ekstra, wychodzi na ulicę i następną rodzinę rekrutuje. Bogu dzięki, że tak nie jest, że te 2000 wasze tak bardzo zmieniają świat, bo z tego, co mówisz, wcale nie jest łatwo pozyskać kolejną niewolniczą rodzinę, nie? Tak, no to nie jest tak, że oni rekrutują rodziny. Pojawiają się ludzie zdesperowani, którzy pożyczają pieniądze, więc ja nie sądzę, żeby aż tak dużo przychodziło tych rodzin i akurat do tego właściciela i mój pożycz mi pieniądze, więc gdy on traci jedną rodzinę, to nie sądzę, żeby było mu aż tak łatwo kolejną zdobyć, biorąc pod uwagę, że... Co czyni waszą pracę naprawdę dużo bardziej sensowną i nie rozumiem tego zarzutu, że płacicie okup. Tak, to nie jest płacenie okupu. No. Nie, to jest, powiedzmy, no nie jest to idealne rozwiązanie, ale jest to rozwiązanie jedyne na dany możliwe. Moment. Z tego, co mówisz, to no może nie jest idealne, ale jest... Ale dla tych ludzi ma to 100% znaczenie, nie? No my byśmy chcieli, żeby w pewnym momencie się pojawił jakiś taki odgórny jakiś mechanizm, który by tych ludzi stamtąd wyciągał. Wydaje mi się nawet, co mogłoby się takiego wydarzyć, żeby ten system przestał działać, ale póki nie jest to możliwe, to dla każdej z tych rodzin, którą wyciągamy, no ma to 100% znaczenie. Oczywiście. Ratujemy życie. Chciałbym, żebyśmy rozwinęli ten wątek chwilę, nie? Takiego właśnie uchylenia takiego głupiego gadania, że to jest okup, że tak nie należy. Ale też tak dużo ludzi nie mówi. Nie masz tak dużo. Ja bym tylko tak ludzi, chciał rozwinąć i pokazać kontekst, że zobacz, że pierwszy kościół, kiedy był prześladowany, bardzo powszechną praktyką były organizowane zrzutki na łapówki dla rzymskich strażników, żeby wykupywać ludzi, którzy byli przeznaczeni, nie wiem, do zabawienia publiczności na igrzyskach w Koloseum czy gdzieś. I wykupywano, po prostu przekupywano, zwykłe łapownictwo Kościół w ten sposób wspierał, przekupując strażników, żeby wypuszczali więźniów, no ale w ten sposób ocalano życie swoich współbraci, nie? I znowu ktoś, kto nigdy nie był w takiej roli i nie zrozumie tego. Będzie się wymądrzał, że piękne, szlachetne męczeństwo czekało za rogiem i tak dalej, a łapownictwo jest złe, uczciwość, ale ludzie, no po prostu tylko się można w ten mikrofon, wiesz, stuknąć, bo to jest ratowanie życia. Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat. Dokładnie. Wiesz co, no, ja myślę, że jeszcze jest łatwo samemu zginąć. Ja myślę, że to jest jeszcze do zrobienia. Ale najgorzej to jest patrzenie, jak twoje dzieci umierają, albo jak ktoś z nimi robi jakieś straszne rzeczy, nie? To po prostu
To jest tak straszne, że no nie można tego wytłumaczyć. Będzie żył wiecznie, nie? Jak zginie po torturach wieloletnich, nie? Tak, to no... Wow, no... My tak się trochę przygnębiliśmy, nie? No tak, wiesz co, ale zauważ, że chyba bardziej niż z sytuacją w Pakistanie przygnębiliśmy się jej niezrozumieniem, nie? Tych, którzy... Takim ewentualnym. Dobrze, że mówisz, że to nie jest częste. Mhm. Nie. To są jakieś sporadyczne przypadki, kiedy ktoś taki głos rzuca, ale to wynika z tego, że ci ludzie nie rozumieją, jak ten mechanizm wygląda. No i wykupujecie tą rodzinę i... No jest to piękny dzień, no. Jest to piękny Wracają dzień. Wracają do swoich miast? Może dodam jeszcze taki ważny szczegół. Przepraszam. Że nie wszystkich rodzin los jest taki sam. Nie każda fabryka wygląda tak samo, nie w każdej przemoc jest tak potężna. Także można się pocieszyć tym, że są ludzie, którym jakoś tam gdzieś się lepiej żyje. Ludzi, których my uwalniamy, to są rodziny z polecenia. Czyli nasi współpracownicy dotarli w tamte miejsca różne, poznali ludzi osobiście i mówią, los ich jest taki i taki i bardzo prosimy, żebyście im pomogli, dlatego że niedługo coś niedobrego się tutaj wydarzy. Zostaną albo zabici, albo córki zostaną zgwałcone, albo ten niewidomy człowiek zostanie już tak pobity do reszty, bo nie jest w stanie nadążać. Także zajmujemy się takimi przypadkami no naprawdę skrajnymi. Tak, ja tylko tak dodam, że wiesz, bo to jest ten moment, w którym słuchając tego możemy być poruszeni, ale możemy czuć impuls do tego, żeby kawałek świata zmienić na lepsze, więc w linku do tej naszej, raczej w opisie pod naszą rozmową będą zlinkowane też wszystkie potrzebne wiadomości, żeby ciebie znaleźć, żeby się z tobą skontaktować, Bardzo dziękuję. Każdy mógł powiedzieć... Chcę pomóc, nie? Chcę pomóc, bo ta pomoc jest bardzo konkretna. A ty jesteś z Bydgoszczy. Tak, ja jestem z Bydgoszczy. Zgłosił się człowiek 2 lata temu z Bydgoszczy, przedsiębiorca, i mówi, ja bym chciał pomóc w wykupie takiej rodziny. A ja mówię, no to wiesz, jak będzie następna zrzutka, to tam możesz się dorzucić do tej zrzutki. A mówi, nie, ja bym chciał wyłożyć pieniądze na wykup całej rodziny. A mówię, super. Poważnie? Chcesz wyłożyć 9 tysięcy? On mówi, tak, chcę wyłożyć. Więc wysłałem mu namiary na... Mam ciarki aż, wiesz? No, wysłałem mu namiary na rodzinę i on mówi, podaj numer konta. Wysłałem mu zdjęcie, wysłałem opis, jakie rodziny, mówi, wyślij, podaj numer konta. Także przelał kwotę tam 9 czy 9,5 tysiąca. Po czym przyszły informacje, że ta rodzina jest wolna, przyszły zdjęcia, ich uśmiechy, ich podziękowania. Ja mu to wszystko wysłałem. On mówi, przyślij mi następne... informację o następnej rodzinie. No. Ja mówię, twój limit na razie jest wyczerpany. On mówi, no to jak mój limit zostanie odblokowany, to na pomoc ludziom, to mnie poinformuj. No i tam po pół roku do niego piszę, mówię, jak masz ochotę, mamy tutaj taką rodzinę, 10 tysięcy. On mówi, przelewam. Tak. Po 2 rodzinach mówi, pomaganie ludziom jest uzależniające. Przyślij mnie na następną rodzinę. Super. No i ten facet wykupił 3 rodziny do tej pory i mówi, polecam się na przyszłość. Niesłychane. A to jest niesamowite. Niesłychane. Także powiem ci, że od ostatnich 2 lat w zasadzie w ogóle nie prowadzę zbiórek odnośnie wykupu rodzin, ponieważ raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu dzwonią do mnie ludzie, którzy wykładają gotówkę na wykup jakiejś tam rodziny. No i wynik jest taki, że w roku 2018, w tym pierwszym roku, kiedy zaczęliśmy, wykupiliśmy 12 rodzin z niewoli. Rok później wykupiliśmy 20 rodzin z niewoli. W zeszłym roku wykupiliśmy 40 rodzin z niewoli, a w tym roku, kończy się teraz lipiec, mamy już 70 rodzin wykupionych. Wow. I wciąż... Ale to jest, wiesz, no, to jest niesłychane. No, to jest Polacy niesłychane. Polacy mają duże serduszka, wiesz? Tak, ale są murowane. Bardzo hojni, brakuje są bardzo misów, hojni. Żeby się do tego są wszystkiego hojni, odnieść. Wiesz co, chyba dlatego, że no,
No, chyba się... Mów, opowiedz coś. No, wiesz co, bardzo to przeżywam. To chyba się już ogarnąłem. No to znaczy, że masz serce mięsiste. Nie, wiesz... A nie kamienne. Wiesz co, naprawdę przeżywam to bardzo mocno od jakiegoś czasu, od roku chyba, tę myśl, że jesteśmy powołani do tego, żeby czynić kawałek świata wokół nas naprawdę lepszym, nie? Że to jest... wyjątkowe powołanie chrześcijan. No, przepraszam ciebie, tak się widzisz. Szkoda, że nie mam pusteczek. Rozczuliłem tą twoją opowieścią. Ale, i bardzo fajnie. Cieszę ale się. Wiesz, to nie chodzi o jakieś takie, wiesz, wzruszenie się sytuacją, wiesz, opowieścią. To jest poruszające, wiesz, że pęcherze na palcach, że ból, że rodzina, to tak. Ale wiesz co, jak potężną zmianę, to mnie, wiesz, porusza. Jak potężną zmianę możemy wnieść w ten świat. Czyli to, co opowiadasz właśnie o tych 70 rodzinach, 40 rodzinach, 12 rodzinach w każdym kolejnym roku, o człowieku, który dzwoni i używa swych pieniędzy, wiesz, właśnie nie po to, żeby, no nie wiem, znowu zrobić, wiesz, jakąś fajną przyjemność. No, no życzę mu tego, żeby jeszcze więcej pieniędzy, wiesz, przeznaczał na odbudowywanie, wiesz, swoich zasobów i swoich zdolności zarabiania pieniędzy, ale właśnie ta pasja, żeby też użyć swoich zasobów i swoich środków, żeby przynieść taką konkretną i realną zmianę w świecie, nie? Że to jest możliwe. My lubimy górnolotne słowa, ale jak za tymi właśnie górnolotnymi słowami o niesieniu zmiany w świecie idzie taki konkretny dotyk, rzeczywistości i świata wokół nas, to jest poruszające i dlatego tak jakoś ja pamiętam, że przejąłem miałem, się tym, co mówisz, pamiętam, nie? Że 20 ta zmiana lat, jest prawdziwa. Zamarzył mi się rower, taki bardzo, bardzo dobry rower. To wtedy to było krótko po tym, jak komunizm upadł w Polsce i Polska była bardzo biedna i tak myślałem, jak ja bym taki rower miał, to bym był tak szczęśliwy, że tego szczęścia do końca życia by mi wystarczyło. Wcześniej chciałem mieć laptopa, gdzie w ogóle laptopy się pojawiły, nie było czegoś takiego jak laptop wcześniej i nagle ja mogę na tym laptopie różne rzeczy robić, jakie to jest fajne. Potem się pojawiły jakieś tam samochody i wydaje mi się, że już większość Polaków przerobiła to, że była w Egipcie, że wybudowała dom, że firmę założyli, która się dobrze kręci. I okazuje się, że tak naprawdę w życiu niewiele się zmieniło. Jeszcze tylko w kosmos nie polecieli, ale to już zaczyna być bardzo dostępne teraz, szczególnie w tych ostatnich miesiącach. I teraz okazuje się, że pomoc takim ludziom gdzieś tam w Afryce, w Indiach czy w Pakistanie, dostarcza ci taką paletę odczuć, których nie jesteś w stanie zdobyć po kupnie czego... Nie ma takiej rzeczy, którą możesz kupić, żeby odczuć i doświadczyć to, co się dzieje, gdy pomożesz drugiemu człowiekowi. Tak. I jedno jest pewne, że tak jak zapach pysznego, świeżego chleba nigdy nam się nie nudzi, tak? Smakowało ci, jak byłeś dzieckiem, smakuje ci, gdy jesteś osobą starszą, to jest podobna kwestia. Gdy pomagasz drugiemu człowiekowi, to jest tak obiektywne dobro i ciepło i wartość, że radość z niej płynąca nigdy nie przemija. No. Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat. I nie ma w tym przesady, nie? Że mówisz o rzeczy, gdzie możemy się zaangażować, tak naprawdę w uratowanie czyjegoś świata, nie? I w tym nie ma przesady, nie ma niezbędnego patosu, nie ma podbicia. Po prostu takie są fakty. Można naprawdę pomóc. No bo sobie myślę, że w takiej rodzinie są dzieci, są wnuki, które będą opowiadały historię, że tata, że dziadek, całą naszą rodzinę w desperacji, aż trudno powiedzieć, wprowadził w takie miejsce, ale znalazł się w takim miejscu i pojawili się ludzie, którzy odblokowali nasze szanse na godne życie. Wow. Kiedy z Agatą jeździliśmy do Pakistanu, spotykaliśmy się z tymi rodzinami, które... Z tymi już uratowaliście. Tak, tymi no bo ciągle uwolnionymi. Jesteśmy po twojej pierwszej opowieści. Wiesz? To jesteśmy ciągle po twojej opowieści. Potem był drugi wyjazd do Pakistanu. Po jakim czasie? Wiesz co? Po roku.
Po roku. Po roku pojechaliśmy. No i teraz pojechaliście drugi raz, już a w ten rok już zdarzyło wam się kogoś uratować? Tak, 12 rodzin. 12, czyli to był ten pierwszy tak, rok. Tak, że gdy pojechaliśmy drugi raz, to już no to powiedz, mieliśmy możliwość te spotkania z tymi rodzinami. Mhm. Wiesz co, sprowadzili te wszystkie rodziny. Wszystkie? Udało się? No może nie wszystkie. No powiedzmy z 8, z 8 rodzin sprowadzili, bo one w różnych miejscach gdzieś tam no, mieszkają, zdaję sobie sprawę, więc, że to wielki więc kraj, nie jest że... łatwo tak ściągnąć. No i wiesz co, i oni kwiaty mieli, i oni byli szczęśliwi, i przytulaliśmy się, i ja jakieś tam przemówienie tam do nich miałem, i ten pastor mówi niezłe kazanie. No i wzruszające to było, no. Jakieś umówiliśmy się z dwoma rodzinami, żeby wywiad przeprowadzić, i to było takie bardzo wzruszające. Kiedy powinniśmy się dowiedzieć, jak wy się wtedy czuliście, jak myśleliście, jak sobie w głowie tą całą sytuację organizowaliście, kiedy codziennie trzeba było te cegły robić, a wiadomo, że człowiek musi mieć jakiś odpoczynek, jakieś swoje małe radości. I jeden z tych ludzi powiedział, nie mieliśmy żadnych swoich małych radości. Po prostu płakaliśmy od rana do wieczora, dzień w dzień, nie było nic. No. Całymi latami nie było nic, co by nas było w stanie ucieszyć. Czy oni żyją nadzieją, pracując w tej fabryce, że... Czy widzą, na ile ten system jest skonstruowany tak, żeby się nigdy nie wydostali, czy liczą, no jeszcze 3 lata, jeszcze 5 lat i żyją jakimś takim samookłamującym się wiesz co, chyba tym właścicielom udało się zabić w nich nadzieję, także oni nawet nie próbują niczego zmieniać, a jedynym motorem napędowym do działania jest to, żeby nie zostać pobitym, bo wtedy będzie bolało, więc... To jest tylko unikanie cierpienia, tak, a nie szukanie rozwiązania. Przerażające. No to są klimaty obozowe, prawda? No. To są dosłownie klimaty obozowe. Tylko właśnie tak myślę, nie? Że mimo wszystko w obozie towarzyszy ta świadomość, że wojna nie będzie trwała wiecznie. Nie? Jednak przez całą wojnę ludzie mieli tę świadomość, że to nie jest tak na zawsze. Nie? A tutaj dożywocie. Że nasłuchiwali tych wiadomości, co dzieje się na froncie wschodnim, nie? Kiedy, kiedy wreszcie przyjdą i odmieni się sytuacja. A tutaj, tutaj nie ma tej perspektywy, nie? Nie ma tego czynnika, który przyniósłby mi zmianę. To musi być przerażające, nie? Życie bez nadziei. Także, wiesz, spotykamy tych ludzi i oni są teraz uśmiechnięci, oni są ładnie ubrani. Ja widziałem w kościele, jak na przykład światło się kiedyś zepsuło. Jeden z nich poleciał i zaczął naprawiać światło. Jakieś przewody przy nim zaczął łączyć, skręcać. Nikt go nie prosił, a on po prostu sam z siebie wiedział, co ma robić. I mówię, wow, ci ludzie żyją. No. Oni żyją, są częścią czegoś. Widzą, że są potrzebni, że coś umieją. No. Tutaj jeszcze rzeczą bardzo ważną jest to, że my te rodziny nie tylko wyciągamy stamtąd, nie wywozimy ich na wozie, nie zostawiamy na środku ulicy i mówimy, gratulujemy, że jesteście wolni, idźcie i zróbcie coś ze sobą. Tylko pomoc jest kompleksowa. Zapewniamy im i mieszkanie, i jedzenie, i potem zapewniamy im pracę. Prowadzimy ich do takiego momentu, kiedy oni stają na nogach i są w stanie samodzielnie żyć. I w dalszym ciągu ich nie zostawiamy, ponieważ oni od tego momentu mają jakiegoś człowieka, który się nimi opiekuje. Ktoś, kto z nim przychodzi, tłumaczy im jakieś rzeczy, wyjaśnia, pociesza ich. W razie, kiedy mają jakiś problem, no bo wiesz, znowu kogoś ząb może zacząć boleć, to oni wiedzą, że już nie muszą pieniędzy pożyczać od nikogo, bo należą do kościoła i kościół działa jak, wiesz, taki ZUS, nie? Rozumiem. Gdzie można przyjść i powiedzieć, mam problem, czy dałoby radę jakoś go rozwiązać. I powiedzmy, wtedy kościół ma kontakt z takimi ludźmi jak ja i możemy razem jakieś rozwiązanie wypracować. Ale już bezpieczne rozwiązanie. No, to... Czy jesteście zaangażowani tylko w pomoc tym, którzy wpadają w niewolnictwo właśnie w tych nieszczęśliwych i owianych złą sławą fabrykach cegieł, czy w inny rodzaj takich przemocowych działań, wiesz co, które razie... tam są? Bo wiesz, kiedyś miałem podcast z Elą Siewniak i ona też w tych samych krajach mówiła
mówiła o Nepalu, mówiła o Pakistanie, mówiła o Indiach i też mówiła o niewolnictwie, ale troszkę o innym charakterze, nie związanym z pracą fizyczną, ale raczej z niewolnictwem związanym z wykorzystaniem seksualnym. Więc tak pytam, czy w innych obszarach, no bo zdaję sobie sprawę, że fabryki cegieł to nie jest jedyne miejsce, gdzie ludzie tracą wolność. I dlatego pytam, czy jesteście też w inny rodzaj pracy zaangażowanej, czy jesteście tylko w tym obszarze? Ja próbowałem też bardzo niewolnictwo seksualne mnie, mnie interesuje i chcielibyśmy się zaangażować, ale trudno nam jest nawiązać kontakt z ludźmi, z którymi można byłoby współpracować. Także na ten moment nie mamy. Tak, niewolnictwo seksualne dzieci, tak, kobiet. Tak, bo tam też są organizacje, To jest dramat niewyobrażalny, nie? To jest to coś strasznego. Także niewykluczone, że się zaangażujemy kiedyś w pracę w Tajlandii, ale na ten moment no nie mam takich połączeń. Tak, rozumiem. No bo to zawsze jest potrzebny ten człowiek, jakiś pewny człowiek. Imienia nie poznaliśmy. I nie poznamy. Tak. Potrzebny jest pewny kontakt. No i zaraz wrócimy jeszcze do pewnych kontaktów i do tego wszystkiego, z czym media nas konfrontują, społecznościowe, ale jeszcze chciałbym spytać, a dobra, no to naprawdę to jest na bardzo szeroką skalę zakrojona działalność. No bo ona rośnie w jakimś postępie, nawet teraz, wiesz, pośpiesznie to nie potrafię go nazwać, czy logarytmiczny, czy wykładniczy, ale było 12, 40, 70 w pół roku. Wow, naprawdę macie imponujące. Co na to wszystko władze? Władze, które władze? Władze Pakistanu. No bo rozumiesz, to taka pomoc, która już przekracza taką granicę. Ja rozumiem, że w tak dużym kraju to jest ciągle kropla w morzu. Ale z drugiej strony, no właśnie, nie? Czy wy to musicie robić w ukryciu ze względu na władzę? No bo my tu w rozmowie używamy nazwy kraju, w którym mówimy, natomiast w twoich wpisach, w formie pisanej, ze względu na algorytmy wyszukiwań i tak dalej, nie pojawia się słowo Pakistan, nie pojawiają się żadne imiona i tak dalej, więc rozumiem, nie? Że jest jakieś niebezpieczeństwo. Czy ono jest ze strony władz i administracji rządowej, czy raczej ze strony właśnie przestępczego układu, który stoi za fabrykami cegieł? Jak to wygląda? Doświadczenia z władzami są dobre. Dlatego przykładem jest to, że gdy kiedyś wysadzono kościół w trakcie nabożeństwa, jacyś źli ludzie wrzucili bombę w trakcie nabożeństwa i mnóstwo ludzi zginęło. Tak, słyszałem o tym. To jakiś czas potem premier kraju przyszedł na nabożeństwo do kościoła. Powiedział, jesteśmy razem przeciwko złym ludziom, więc ja nigdy z moich wypowiedzi nie chcę, żeby padał taki obraz źli muzułmanie, dobrzy chrześcijanie i źli muzułmanie, dobrym chrześcijanom robią krzywdę. To są po prostu źli ludzie, którzy oni są muzułmanami, którzy robią krzywdę i chrześcijanom, i innym muzułmanom. Tak. Ale to są ludzie, z którymi sami muzułmaninem. Tak, nie? Sami muzułmanie walczą z tego typu. I chyba nawet wtedy jeszcze po tym zamachu też na jakiś czas zapewnił ochronę tym kościołom narażonym, nie? Państwową ochronę. Tak, w ogóle jest taka ciekawostka, że przygotowując różnego rodzaju inicjatywy ewangelizacyjne, bardzo często przysyłane jest wojsko i policja, które z natury swojej są muzułmańskie, tak? I one ochraniają chrześcijańskie imprezy, także takie zjawiska się tam pojawiają. Także nie ma problemu ze strony prawa, nie ma problemu ze strony władz. Skąd ta konspiracja? Problemem są ruchy oddolne, ekstremistyczne, tak? To są układy mafijne, to są ludzie, którzy... Wiesz, oni takie święto mają, któregoś tam razu rozmawiam z naszym partnerem i mówię, dlaczego nie przysyłasz, dlaczego nie informujesz? On mówi, od 4 dni nie możemy na ulicę wychodzić, ponieważ ma miejsce pewne święto, gdzie ludzie na ulicę wychodzą i się mieczami tną i po prostu krew płynie i po prostu agresja niesamowita jest wyzwalana podczas tych uroczystości. Także co jakiś czas słyszymy o tym, że wszyscy chrześcijanie muszą w domach zostać, bo wyjście na ulicę mogłoby się zamienić w rzeź. Więc to są te oddolne ruchy, gdzie po prostu jakieś
fanatyzm religijny, fundamentalizm religijny sprawia, że rodzi się w nich potrzeba czynienia zła. I skala jest tego tak duża, że rząd sobie z tym średnio radzi. Mhm. I właśnie ci ludzie są zagrożeniem. I nie ma wasza działalność takiego, nie wiem, ryzyka, albo w jaki sposób go unikasz, no, że nie czujesz, kiedy jedziesz do Pakistanu, że może to być dla ciebie niebezpieczne, że jesteś na celowniku? Staram się nie myśleć. Jak tam jeżdżę, staram się nie myśleć o tym, bo... No rozumiesz, jak ktoś traci 70 rodzin w pół roku, wiadomo, że to nie jest w jednej fabryce, w jednym miejscu, ale to mimo wszystko, no wyobrażam sobie, że ten układ jest tak mafijny i kartel tych właścicieli fabryk cegieł tak wielki, że oni nie działają w izolacji, ale oni razem widzą, że coś jest. Staramy się to tak robić, żeby nie było wiadomo, kto wyciąga tam tych ludzi. Czyli są ludzie podsyłani, którzy robią w imieniu czyimś. No, ale jest ryzyko, także nie wiadomo, ktoś się złamie i powie... Te 12 osób, co zniknęło z twojej fabryki w ostatnim roku, to taki jeden szalony Polak. Aha. Za pół roku przyjedzie. No tak w ogóle nie za pół roku, tylko za 3 tygodnie tam będę i mam zaplanowane spotkania z właścicielami fabryk cegieł. Będziemy o tym rozmawiali. O losie ludzi, którzy u nich pracują. Nawet nie jest tajemnicą. Zaczynamy Że to jesteś ty tym szalonym Polakiem. Wiesz co, ja nie wiem, czy to będą ludzie, z których fabryk zostały wykupione, rodziny, nie wiem. Nie wiem, co to są za ludzie. Wiem, że mamy umówione spotkania i będziemy rozmawiali na temat, co można byłoby zrobić, żeby poprawić los tych ludzi, którzy pracują w fabrykach cegieł. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To będzie nasz pierwszy kontakt. No tak. Kiedyś musi być pierwszy kontakt, jak pierwsza cegła pod zamkiem w Malborku, ktoś kiedyś położył, a wyrósł tak wielki, piękny gmach. Największa twierdza średniowieczna w Europie. Ale, także mam nadzieję, że od tego spotkania coś się zacznie. To będzie takie spotkanie z Imperium Zła. Przyłomowe. Wow, Maciej. Robisz wielkie rzeczy. Zobaczymy. No, znaczy, robisz wielkie rzeczy tak czy owak, niezależnie od tego, co się wydarzy, to już do tej pory robisz wielkie rzeczy. Wiesz co, chcemy więcej. Nie chcemy się zadowalać. Widziałem niedawno, byliśmy na Slot Art Festival we Wrocławiu i na Toju był taki napis, nie spoczywaj na lajkach. Irena Sendlerowa dożyła sędziwego wieku, uratowała masę osób. A pytana o to miała taką odpowiedź, udzielała takiej odpowiedzi, cały czas o tym myślę, że mogłam zrobić więcej. Niesłychane, nie? By się chciało powiedzieć, kto jak kto, ale ona naprawdę ma powód, żeby spocząć na lajkach. miała powód, ona mówi cały czas, nie? I to minęło 10 lat, 10-lecia od wojny, kiedy to mówiła. Cały czas myślę, czy nie mogłam zrobić więcej, nie? No tak, bo jeżeli coś, wiesz, jak zjesz... ciężka jest ta rozmowa, powiem ci emocjonalnie, to ten podcast nie jest na drogę do pracy. Wiesz, jak zjesz śniadanie, no to nie zadowala się przez najbliższy miesiąc, o, zjadłem śniadanie miesiąc temu, nie? Tylko po prostu trzeba jeść następnego dnia i kolejnego, więc jak coś zrobisz, no to trudno się do końca życia cieszyć, kiedyś zrobiłem fajną rzecz 40 lat temu, nie? Każdy tydzień ma przynosić przemiany w moim życiu, w życiu innych ludzi. No to wracamy teraz do rozmowy o kontakcie. Do Nie. Chociaż te suspensy w naszych rozmowach, one, czy na tym podcaście, one są miłe, że czasami się tak, wiesz, zaczyna niewinnie, a kończy, kończy naprawdę grubymi tematami. Chyba każdy z nas, kto jest troszkę aktywny w sieci i ta jego aktywność ma charakter chrześcijański, prędzej czy później masę rzeczy, i to wcale nie trzeba być pastorem, to po prostu wystarczy nieraz wkleić 2-3 zdjęcia z informacją, nie wiem, Jezus jest Panem, cokolwiek. Prędzej czy później kontaktują się z nami osoby z Indii, z Pakistanu i to są takie teme, hello brother, how are you, how are you i tak dalej, I'm pastor. I tak, dzieci umierają z głodu. Najczęściej podejrzewam, że większość z nas to ignoruje,
Ty masz doświadczenie, żeby to przefiltrować, ocenić. No właśnie, dostaję takie maile. Czy można je tak od razu do puszki pod tytułem spam wrzucić bez poczucia winy? Wiesz co, myślałem, że zadasz to pytanie inne. Czy tak od razu powinniśmy lecieć i tym... I kasę przelewać, nie? O właśnie, myślałem, no że, tak, że takie, no to pytanie. Takie czy od razu pytanie? Lecieć? To dobrze, i ale wiesz co... Lecieć i Western Union, Western Unionem wysyłać, nie? Okej, no to nie, to po kolei, bo czasu w podcaście mamy dużo. No, pojawia się taki mail, czy od razu mam wyjąć kartę kredytową? No właśnie. Myślę, że żeby się aż tak nie spieszyć z tym. Kiedy po raz pierwszy byliśmy w Pakistanie, ogrom zjawisk, z którymi mieliśmy do czynienia, był dla nas tak nie do ogarnięcia, że zaczęliśmy sobie zadawać pytanie, czy to, co widzimy, naprawdę takie jest, jak to, co widzimy. No, mieliśmy pewne dylematy, które były trudne dla nas do rozwiązania. I spotkaliśmy podczas pierwszego pobytu pewnego człowieka ze Stanów Zjednoczonych, który siódmy raz był w Pakistanie. I on powiedział tak, trafiliście na bardzo dobry kontakt i jego się trzymajcie. Mówi, nie jest łatwo o taki. Czyli pojawia się mnóstwo ludzi, którzy mają różne pomysły. Nie są tak dobrym kontaktem. Na zagospodarowanie naszych finansów, a niekoniecznie to jest dobry kontakt. Super. I tak w zasadzie wygląda na to, super, że to mówisz, że zdecydowana super, że tak większość kontaktów nie jest właściwa. Oblicza się, że w Afryce 90% kontaktów to są fejki. Podobnie w Indiach i prawdopodobnie podobnie jest w Pakistanie. No i na pewno wynika to z tego, że jest tak ogromna bieda, że nawet ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami, robią rzeczy, których... albo przedstawiają rzeczy w taki sposób, w jaki nie powinni. Sam byłem świadkiem tego, gdy byliśmy w Pakistanie, że pewien człowiek zaprosił dzieci na urodziny swojej córki. No i dzieci siedziały na podłodze, no i wszystkie miały jakieś tam miseczki i jadły. A on porobił mi zdjęcia i wrzucił na Facebooka, że on prowadzi sierociniec i dzieci głodują. Także tego typu rzeczy dzieją się tam notorycznie. Albo w zasadzie nie ma tygodnia, żeby ktoś mnie nie pytał o pewnego człowieka. Ponieważ to jest tak, kiedy wrzucam jakąś informację o tym, co udało się w Pakistanie zrobić fajnego i tam setki ludzi to lajkuje, to potem ci ludzie, którzy lajkowali, otrzymują maile, ponieważ jest to wskazówka, oni są poruszeni, więc to jest wskazówka dla ludzi stamtąd. Ja też mam taką sytuację i mi też pomóż. I w zasadzie nie ma tygodnia, kiedy ktoś mnie nie pyta o pewnego człowieka, bo on prowadzi sierociniec i dzieci umierają i okazuje się, że on wcale nie prowadzi sierocińca. On zbiera dzieci z ulicy, daje im jeść, robi im zdjęcia i wrzuca na Facebooka, informując, że on prowadzi sierociniec i dzieci umierają. A tak w zasadzie ze swoim partnerem od rana do wieczora siedzą na telefonie i po prostu wysyłają wiadomości, że dzieci umierają i po prostu przyślijcie kasę. Więc no to jest bardzo, bardzo powszechne. A teraz jak weryfikować dobrze, tych ludzi? Że to mówisz, wiesz, nie wiem, bardzo nie wiem, dobrze, jak weryfikować mówisz, bo tych ludzi. Ja będąc pastorem też właśnie dostaję takich rzeczy masę. A potem, kiedy dostają inni, pytają mnie najczęściej, czy możemy się jako Kościół zaangażować, bo dostaję takie maile, to mam wrażenie, że kiedy mówię, ja dostaję takich maili bardzo dużo, a ja, żeby było jasne, naprawdę wierzę w szczodrość i zachęcam nas wszystkich, którzy teraz tego słuchamy, żeby na przykład wspierać swoją działalność. Wierzę w moc takiego hojnego chrześcijańskiego życia dla innych, więc to nie wynika z knerstwa, tylko właśnie z tego wszystkiego, co powiedziałeś do tej pory, nie? Że mówię, jeny, tych maili dostaję tak dużo, że jesteśmy w stanie wydrenować wszystkie swoje pieniądze, zamiast puszczać je w tak zwany dobry kontakt. W dobry obieg. W dobry obieg, nie? W dobry obieg jesteśmy łatwiej
w stanie, no bo chcemy mieć też poczucie sprawczości, no bo kiedy będziemy wspierać twoją działalność, to już tak chcę nazwać rzeczy po imieniu, no to jest to Maciej, Agata, oni jeżdżą, a jak tak, to może ja ugotuję w tym jakieś, będzie to moje, będę bardziej kontrolował, będę miał taki kontakt i tak dalej, i tak dalej. I to poczucie sprawczości sprawia, że wydajemy pieniądze głupio, zamiast wydawać je mądrze. Więc tak chcę zachęcić, nie? Do wszystkich, którzy może myślą teraz, słuchają, mają skrzynkę mailową zapchaną i myślą sobie, wow, Maciej mówi takie inspirujące rzeczy, ja też chcę wtedy tak się zaangażować, to chcę was zachęcić, naprawdę zaangażujcie się mądrze, bo jest masa ludzi, którzy od rana do wieczora siedzą na telefonach i robią zdjęcia dzieciom tylko po to, żeby wam wysłać, a dzisiaj przy internecie to nie jest łatwo, bo nie jest trudno profilować informacje pod odbiorcę. Czyli jeżeli sobie ktoś przejrzy nasze konto przez chwilę, no to wie dokładnie, jakie rzeczy nam napisać, żeby nas poruszyć, nie? Więc kiedy będzie wysyłał to do Rosji, to powie, że jest Orthodox Christian i on prowadzi sierociniec, nam napisze, że jest Evangelical Christian i hey pastor, I'm pastor, hello priest, I'm priest, cokolwiek chcesz, usłyszysz. Ja nigdy nie przyjmuję do znajomych ludzi ze wspomnianych krajów, dlatego że już się zetknąłem kilka razy z tym, że nawet ludzie, których nie przyjąłem do znajomych, publikowali moje zdjęcia na swoich profilach, pisząc, że są moimi przyjaciółmi i razem działamy. I żeby przysłać im kasę, bo... Żeby uwiarygodnić znowu twoich znajomych w Polsce. Tak, dokładnie. Żeby gdzieś tam uwiarygodnić. Tak, no ale no, wiesz, gdybym ja zobaczył pastora z Pakistanu, który ma zdjęcie z tobą, to mówię, to ten jest bezpieczny. No tak. Nie? Więc no chyba musimy mieć świadomość, że skala tych oszustw jest naprawdę duża. Tak, na pewno nie każdy, kto pisze, taki jest. Nie wiem, jak tych ludzi weryfikować, ponieważ jest ich tak dużo, że to jest nie sposób. Nie wiem, trzeba się modlić, pytać Pana Boga. Czy daje pokój, czy daje przekonanie. W ogóle tam jest bardzo trudna sytuacja. Chcielibyśmy współpracować z organizacjami, które mają status ugruntowany, tak? Działają jako fundacje, ale założenie fundacji czy założenie konta w banku jest rzeczą prawie że niemożliwą. W Pakistanie. Tak. Są tak kontrolowane. Też w dużej mierze wynika to z prawa przeciwko praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Także są tak pozakładane różne blokady, a część tych ludzi, no na pewno część jest szczera i chce pomóc, tak? My działamy jako fundacja, więc my mamy transparentne finanse. Nasz partner w Pakistanie też prowadzi fundację, wiesz, tu jest wszystko bardzo, bardzo transparentne. My działamy na zasadzie podpisywania umów, wywiązywania się z umów. Nie jesteśmy w stanie wysyłać pieniędzy do indywidualnych osób, tak, które nie prowadzą nic, nie jesteśmy w stanie. A u nas też jest teraz kłopot. Prywatna osoba wysyła prywatnej osobie tam, więc no nie możesz prowadzić zbiórki tutaj w kraju. Słuchajcie, zbieramy pieniądze, bo wysyłam do tej prywatnej osoby tam. To u nas też to jest skomplikowane. U nas też to prawo działa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi. To jest prawo też, z którego ja się muszę wywiązywać. Rozumiem. No. Wszystko to skomplikowane. Na szczęście są miejsca, gdzie można uczynić, bo to też nie może być wymówka, nie? To, że są oszustwa, to, że to nie mogą być wymówki, no się nie zaangażuje, bo nie chcę też finansować po prostu czyjegoś złego nastawienia, bo znalazł sobie taki sposób, moją naiwność jako sposób na finansowanie swojego życia. Natomiast no właśnie, taka działalność jak twoja pozwala nam myśleć o tym, że możemy bezpiecznie tak naprawdę czynić kawałek świata lepszym. Tak, bo to działalność, którą prowadzimy, już nie dotyczy tylko tego naszego partnera i tam terytorium w obrębie 10 kilometrów, tylko to już jest sieć połączeń sięgająca setek ludzi, tysięcy ludzi, wielu miast w Pakistanie. Tak, czyli on ma już jakichś swoich ludzi w Islamabadzie, w Faisalabadzie, w Karachi, także gdzieś zaczynamy budować studnie, gdzieś tam na pustyniach. Działamy w całym kraju, także to nie jest tylko wrzucanie w jakiś tam jeden punkt,
i ta nieskończona ilość pieniędzy pozostaje tam tylko w obrębie kilku ulic, tylko one idą na cały kraj. I w ten sposób wiemy, że w pewny sposób możemy no, docierać i pomagać wielu osobom. Też ta twoja historia jest historią o tym, jak potężny jest dotyk Pana Boga, jak małe rzeczy zamieniają się w duże, no bo w 2018 roku pierwszy raz pojechaliście, no chyba nawet nie myślałeś, że to się tak rozwinie i będzie miało taki zakres. Nie, zupełnie. My mieliśmy tylko zobaczyć, jak chrześcijanie żyją w Pakistanie. No, wiesz, wyobrażam, nie? Że gdybyś wiedział to, co wiesz teraz, lądując pierwszy raz w Pakistanie i pomyślał, to jest kraj, w którym sto parę rodzin pomogę odzyskać im wolność, a teraz w każdej rodzinie jest kilka osób, to wiesz... Gdyby ktoś ci to napisał, co się wydarzy przez te 3,5 roku, to chyba byś nie uwierzył. Chyba bym się przeraził. Nie, czy chciałbym pojechać. No. Na długo teraz lecisz? Lecicie? Na tydzień. Też na tydzień? Zawsze na tydzień. Jaka jest sytuacja kościoła chrześcijan w Pakistanie? W dużych miastach sprawa jest dosyć dobra, ponieważ chrześcijan jest więcej... ludzie są bardziej wykształceni. Czym ludzie bardziej wykształceni, tym jest mniej problemów. Tam, gdzie my jeździmy, zatrzymujemy się w dzielnicy chrześcijańskiej, która jest ogrodzona. Potężny teren, który jest ogrodzony. Jest to teren zamknięty. Sprawa w małych miastach i na wsiach wygląda trudno. Większość chrześcijan nie może otwarcie mówić, że jest chrześcijanami. Także dlaczego? Jest ryzyko... Zostaliby zabici przez swoje rodziny. Tak? Tak. No właśnie chciałem spytać, czy konwersja, czy nawrócenia na chrześcijaństwo, konwersje z islamu są ciągle tak niebezpieczne, że to jest hańba, którą rodzina zmywa? To się dzieje na dużą skalę i większość tych ludzi nie może mówić o tym, co się wydarzyło w ich życiu duchowym. No trudno to sobie wyobrazić, no bo chrześcijaństwo też w jakiejś mierze polega na życiu wspólnotowym. Chrześcijanie się spotykają razem. Prowadzą podziemne życie wspólnotowe. Czyli nie spotykają się na nabożeństwach, albo spotykają się pod pretekstem gry w brydża. No przysłowiowy oczywiście, Nie, czy to dobra ilustracja. Nawet nie wiem, czy spotkanie się na herbatę byłoby właściwym. Może zjedzenie jakiegoś placka razem. Takiego suchego. No ale tak, dobrze rozumiem, że wtedy, bo wiesz, no, jakbyś wyjaśnił, bo nie mam pojęcia, co to znaczy podziemne życie wspólnotowe, to nawet wymykają się z domu. Ciężko jest co tydzień się spotykać i żeby się rodzina nie dowiedziała, że chodzę na spotkania chrześcijańskie. Jakoś się odbywa to. Nie mogę za dużo mówić na ten temat. Aha, okej, dobra. Rozumiem. To no tak. Jak ty nam wyjaśnisz, to wyjaśnisz też wszystkim tym, którzy mogą tą wiedzę wykorzystać w zły sposób. Jest to trudny temat. Dzięki. Jest to trudny temat. No, dzięki za twoją roztropność. Widzisz, ja nie znam tematu i mi jej brakuje. Wiesz co, bardzo jestem wdzięczny tobie za tę rozmowę. Tak pomyślałem, że chciałbym jeszcze porozmawiać, wiesz, o twojej działalności tu w Polsce, o tym, co robicie w kościele ulicznym i tak dalej, i tak dalej. A to myślę, że następny raz ustawimy. Ale myślę, że spotkamy się, dokładnie, tak sobie myślę, że spotkamy się na inną rozmowę, bo chyba to wszystko, co opowiadasz o waszej działalności w Pakistanie, jest na tyle... Obszerne, ważne. Ale też właśnie ważne, że nie chciałbym teraz przykrywać tego jeszcze jakimiś innymi tematami, więc bardzo tobie dziękuję. Przede wszystkim za waszą mądrość i wrażliwość na to, żeby w ten mądry sposób tak naprawdę zanieść kawałek Ewangelii, kawałek tego, co niesie dobra nowina w życie ludzi, którzy najbardziej tego potrzebują. Także dzięki za też naszą rozmowę i za to, że nas do tego inspirujesz, żebyśmy też jakoś to swoje życie chyba bardziej świadomie przeżywali, bo to chyba taki jest sens tej naszej rozmowy. A ja dziękuję za twoje zaproszenie.
I mam nadzieję, że to, o czym tutaj mówiliśmy, w jakiś sposób zachęci rodaków, słuchaczy, właśnie to, do czego mówisz, do doceniania tego, co mamy na co dzień, że taka kwestia jak to, że mamy swój pokój, że mamy spokój, że mamy pracę, że mamy jedzenie, nie jest czymś oczywistym. Jest to coś, za co powinniśmy Bogu codziennie dziękować i doceniać. No tak, myślę, że to jest taki podcast, po podsłuchaniu którego wszyscy będziemy mieli wrażenie, że troszkę mieszkania nasze podniosły standard, jeździmy lepszymi samochodami. Wszyscy nagle zobaczymy, że mamy lepsze rzeczy, niż myśleliśmy, że mamy. Nie? I lodówki mamy pełniejsze niż jeszcze godzinę temu nam się wydawało. Wielkie dzięki. Dzięki Maciej. I co? Do zobaczenia na następnym podcaście i do zobaczenia w sieci. To już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za Waszą uwagę i mam nadzieję, że dla Was było ono również interesujące. Więcej ciekawych historii i podobnych rozmów znajdziecie na moim kanale YouTube oraz na Spotify i pozostałych serwisach streamingowych. Jeśli Wam się spodobało i chcecie pomóc mi rozwijać ten podcast, proszę, udostępniajcie odcinek i subskrybujcie kanał. Do usłyszenia. Michał Włodarczyk.